Dzień dobry, nazywam się Agata Wilam, jestem założycielką Uniwersytetu Dzieci. Myślę, że jeżeli tutaj się znajdują jakieś osoby z dziećmi, to być może słyszały o naszej inicjatywie. Dostałam krótki internetowy czas, ponieważ w internecie wszystko ma być krótko, więc ja postaram się też w ciągu tych 3 minut opowiedzieć, co to jest, po co to powstało i też podzielić się z Państwem energią, która z Uniwersytetu Dzieci płynie. Ponieważ głównie mówimy tutaj o technologiach i o internecie, więc zacznę może tak. Uniwersytet Dzieci, mimo tego, że jest w pełni realny, jest tego typu przedsięwzięciem, które nie istniałoby, gdyby nie internet. Po prostu nie skrzyknęlibyśmy się i nie porozumieli z naszymi rodzicami, rodzicami naszych studentów, gdyby nie to wspaniałe dzieło. I tutaj na razie muszę postawić kropkę, jeżeli chodzi o nowe technologie, ponieważ reszta odbywa się w realu, w bardzo tradycyjnych salach wykładowych i seminaryjnych, albowiem zakładamy, że jednak w edukacji najważniejszy jest bezpośredni kontakt. Uniwersytet Dzieci powstał prawie 5 lat temu. W tym roku będziemy mieli około 8 tysięcy studentów. Studentów w wieku od 6 do 14 lat, dlatego że zaczynamy od 6 lat, dlatego że to jest w ogóle najlepszy wiek, żeby przygodę z edukacją zaczynać, pod warunkiem, że jest to właśnie w formie przygody. Sześciolatek to jest osoba bardzo prężna, bardzo gotowa do tego, żeby podjąć wyzwania. Skoro czterolatek, jak niektórzy twierdzą, zadaje 437 pytań dziennie, no sześciolatek zadaje ich już trochę mniej, powiedzmy jakieś 350, ale cały czas jest na co odpowiadać. Więc my poprzez swoje zajęcia staramy się na te pytania dzieci odpowiedzieć. Ideą Uniwersytetu Dzieci jest rozwój potencjału twórczego i intelektualnego, które posiada każde dziecko, po to, żeby korzystając ze swoich talentów, a utalentowane jest każde dziecko, naprawdę każde, korzystając z wiedzy, której ma naprawdę w bród w dzisiejszych czasach oraz z możliwości, które wszyscy wiemy, jak potężne są, potrafiło zrozumieć świat, w którym żyje, a także w tym świecie działać. Realizujemy tą szczytną ideę poprzez 4 programy, ponieważ między 6 a 14 lat jest dość duża przerwa. Człowiek zdąży się parę razy w życiu zmienić w tym okresie. Sześciolatki są przede wszystkim gotowe do tego, żeby się bawić i w ten sposób, poprzez warsztaty, poprzez doświadczenia poznawać naukę. Gdy tak już się pobawimy, doświadczymy, a młody człowiek zdąży się też przyzwyczaić do szkoły, do 45-minutowych lekcji, zaczynamy go inspirować. Pokazujemy mu bardzo konkretnie wiedzę poprzez program zbudowany na klasycznym podziale na 5 gałęzi nauk, zaczynając od nauk przyrodniczych, po to, żeby wiedział, jakie są prawa natury, mimo tego, że istnieją one niezależnie od tego, czy mu się to podoba, czy nie. Potem uczymy go, że człowiek jest twórcą i potrafi działać. Następnie poprzez nauki społeczne, że nie jest sam, że jest w grupie i z tego coś wynika, zarówno pewne możliwości, jak i też pewne ograniczenia. W końcu przechodzimy do nauk politechnicznych po to, żeby mu pokazać, że dzięki temu, że są prawa natury, które poznaliśmy, że potrafimy działać i tworzyć, że nie jesteśmy sami, a więc mamy motywację do wspólnej pracy, tworzymy różne wynalazki i w ten sposób powstaje postęp, nie tylko technologiczny, również cywilizacyjny. Poświęcamy również pewien czas na matematykę, po to, żeby ich nauczyć tych młodych ludzi pewnych struktur myślenia. W zeszłym roku przewinęło się przez naszą uczelnię 500 wspaniałych wykładowców. Tutaj wykładowcy, akademicy zostali zmasakrowani przynajmniej 2 razy w ciągu dzisiejszego wieczora. To jest nieprawda, że oni nie potrafią mówić. Oni potrafią, tylko trzeba im dać dobrą publiczność i trzeba dać im dobry temat. Tych 500 fantastycznych ludzi dzieliło się wiedzą, dzieliło się swoim doświadczeniem z młodymi i czujnymi słuchaczami. Na koniec powinnam zakończyć internetem, dlatego że w końcu ten internet tutaj jest pewnym wyznacznikiem trendów również w edukacji.
Czy w ogóle Uniwersytet Dzieci podejmuje ten wątek? Tak, jak najbardziej, ponieważ nie ma dzisiejszej wiedzy, nie ma dzisiejszego świata bez mediów i bez internetu w szczególności. Nie tylko dlatego, żeby się porozumieć, ale również po to, żeby czerpać z ogromnych zasobów wiedzy. Dzieci muszą się tego nauczyć. One się muszą nauczyć, jak informację pozyskiwać, jak ją opracowywać, jak ją wreszcie tworzyć. My również staramy się z dzieci zrobić twórców, nie tylko odbiorców informacji, nie tylko odbiorców wiedzy. Dajemy im taką możliwość, pokazujemy im, że są częścią dużej społeczności. Zaczynamy od wieku 6 lat. Tutaj na sali, na piętro wyżej jest z nami Karolina, która pracuje w Uniwersytecie Dzieci, jest jedną z pierwszych, może nawet jedyną osobą w Polsce, która potrafi fantastycznie uczyć internetu w ogóle w sali, w której nie ma ani jednego komputera. Potrafi to zrobić. Uczymy dzieci od wieku 6 lat po to, żeby one świadomie weszły w tą nową rzeczywistość, po to, żeby nie wpadły w nią jak w sieć, która ich potem gdzieś pociągnie w niewiadomym kierunku, ale żeby raczej byli rybakami i potrafili sami tą siecią jak sprawnym narzędziem zarządzać i go użytkować. Dziękuję Państwu. edustudio.pl. Wideo rozwiązania dla edukacji.